siemanko, dawno mi nie było. Chodź, niech. Tak pomyślałem, że pan coś nagram. Ten szczur, znowu tam się coś udziela, ten Jarosław Jerzy, proszę bardzo. Piżama. Królik z kotem na spacerze. Chodź, niech. Chodź szybciutko, chodź. No także tam ten znowu się coś produkuje. Jakiś, jakieś ciekawe historie przedstawia jak zwykle. No nic, no. Się postanowiłem, że mam wyjebane na to wszystko i jestem królikiem. I biegam z kotem. Świat się zmienia. Świat zmienia ludzi. Dzisiaj doszedłem do pewnego, do konsensusu, jak to się mówi, z moją taką przyjaciółką wieloletnią, że świat się zmienia i zmienia ludzi, ale całe szczęście nas nie zmienił. Od dziecka jesteśmy tacy sami. Akurat znam ją od dziecka. Może już narkuchy piszą do mnie. Nigdzie nie wychodzę. Pozdrawiam serdecznie. Grzej się sobie, ale beze mnie. Ja nie melanżuję. No, za dobrze się czuję bez tego. Nie jest mi to niczego potrzebne. To po pierwsze. Po drugie, przede mną ciężki bój. Z samym sobą właśnie. Walczę z przeciwnościami. Też jestem podatną osobą. Nie jestem asertywny na tyle, żeby odmawiać. Nie zawsze mi się to udaje. Czasami po prostu się poddaję. No, ale tak szczerze. O kurwa. Ale Czapajew. Ale Czapajew, zajebisty Maruś. No tak wyszliśmy na spacer. Nawet zioła nie jaram, bez kitu. Dajcie mi spokój. Oni się rozpisali. No dobra, nic mówię, tak wam nagram. Jakiś krótki filmik, bo mnie nie było przez chwilę. Serdecznie pozdrawiam z Dubaju, hrabia. Dzisiaj per królik. Lub też świr paletka z mokrą głową. Jest moje dziecko. No nieprawda, że podobne? Ha, kurwa. Najlepsza jest. Nie na darmo się mówi, że jaki pan taki kram. No, pan się zwariowany, to i kotek zwariowany. Widzieliście, żeby kot się rzucał na większego od siebie psa? Ja też nie widziałem, dopóki nie miałem Marusi. No. Dobra. I serdecznie wszystkich pozdrawiam. Ja i mój Dubaj. Kochajcie się, czas zapierdala nieubłaganie, że do tego doszliśmy. No, nie tylko patrzycie, jak ktoś pila komuś wjebać, albo zaglądacie sobie do portfela. Nie mówię, oczywiście nie mówię do tych, którzy tak nie robią. Mówię do tych, którzy tak robią. Skupcie się na swoim życiu. Być może będzie wtedy ciekawsze. Być może będzie wtedy ciekawsze. I tak patrzycie, zaglądacie, podglądacie i robicie inne dziwne rzeczy, których się nie powinno robić. To zabrudza wam życie. Bo mi to raczej życia nie zabrudzi, że tam ktoś tam jakieś opowieści montuje na mój temat, które nie są prawdziwe. No nie, bo ja mam takie grono, które zna mnie wiele lat. Sprawdziliśmy się nawzajem, już tak mówiąc wprost. Chodź tu. Sprawdziliśmy się w wielu sytuacjach ekstremalnych, że można na siebie liczyć, że można na sobie polegać, że jest to zaufanie i nic mi więcej nie potrzeba oprócz błękitnego nieba. Pozdro 600, bracia i siostry. Wyłaź tam to zboczeńcu. Poszło do parku. Poszło do parku. Prochowiec i lata po parku, stary zboczeniec. Dobra, Jareczka pozdrawiam mimo wszystko, naprawdę go pozdrawiam, bo szkoda mi jest starszych, schorowanych i martwi się, tak normalnie, po ludzku. No chodź tutaj, kulka. No najnormalniej w świecie mi jest go szkoda,
bo to nie chodzi o pieniądze, bo ja wam powiem jedną rzecz. Ja na przykład ostatnio rozmawiałem z taką dziewczyną, bardzo ładną, bardzo znaną w Warszawie i mówię, mordo, ona tak, tam siedzieliśmy sobie całą noc, oczywiście wymiana poglądów, rozmawialiśmy cały czas i bo mamy o czym i ona do mnie mówi tak, Tomuś, ty jesteś kurwa kotem bez kicwaki, ty jesteś kurwa para, ty jesteś takim kurwa skurwysynem, a jesteś przy okazji taki słodki, do rany przyłóż, gangrena się nie wda. I ja mówię, ty, no słuchaj, kształtowałem to latami. To jest mój charakter, moja osobowość. Te wszystkie przejścia powodowały właśnie, że jestem taki, jaki jestem. Wierzę w ludzi, to przede wszystkim, ale najlepsze jest to, że ona dobrze o tym wie i to powiedział, mówię, słuchaj, nigdy w życiu, jakby ktoś wyłożył, kurwa, kontener pieniędzy i powiedział, słuchaj, zamieniasz się z tą osobą na wygląd i osobowość. I masz to, kurwa, jesteś zabezpieczony do końca życia, każdy swoich bliskich i tak dalej. Wiesz, co powiedziałem? Wiecie, co powiedziałem? Powiedziałem, że nie ma takiej pierdolonej opcji. Nie ma takiej pierdolonej opcji. Nigdy w życiu z nikim bym się nie zamienił na nic. Bo to już nie byłbym ja. To już nie byłbym ja. No właśnie, to jest cud, że ja naprawdę uważam to za cud. Wiem, co przechodziłem w życiu, wiem, z czego wybrnąłem, wiem, z jakich sytuacji wychodziłem cało bez opresji. Wiem, ile razy już miałem nie żyć, a jednak mimo wszystko żyję. Co to dużo mówić? Zamieniam się z królika i zmykam. Żadne pieniądze nie dadzą ci tego, co ci da właśnie twoja osobowość i szacunek innych osób. Za to, jakim jesteś, a nie za to, co posiadasz. Co, duchu? Nie pierdol się, nie bój w tej masce, chodźmy. Mariusz z króliczkiem na spacerku, tak? No dobra, lecimy. Najlepszego. Baju, baj, proszę pana.